Cześć. Dziś tak krótko, bo dostałem pytanie takie może dość banalne. Jak zrobić maść majerankową? Wiadomo, nie każdy ma ją w domu, tak? Więc pokażę, jak najprostszym, na już zrobić taką właśnie, taki specyfik. Potrzebujemy i prawdopodobnie masz to w domu, a jeżeli już chorujesz na skórę, na choroby skóry, na pewno jest to maść z witaminą A. Taka ochronna, podstawowa i zwykły majeranek suszony. To wystarczy. Do tego, no, ja mam moździerz, ale może to być coś, co nam ułatwi utarcie, czyli to może być jakiś kubek, tak? No i co? No i to przede wszystkim robimy w proporcjach 1 do 1, czyli jedna porcja majeranku i jedna porcja maści, tak? Oczywiście to możemy tam troszeczkę, czy więcej, czy mniej, nie ma większego to znaczenia, ale tak plus minus, jak mówię, 1 do 1 to tak na oko. Bo wiadomo, też maść majerankowa nie jest tylko i wyłącznie tam na katar, tak, na zaleczanie kataru, ale może też przecież na, jak to pomagać na uszkodzoną skórę, na jakieś owrzodzenia, na jakieś takie lekkie stany zapalne. Więc warto ją sobie mieć, albo zrobić, albo robić wtedy, kiedy ją potrzebujemy. Dobra, dość gadania, jak to zrobić, jak to przygotować. Majeranek. Ja dam zwykły taki majeranek. Wiesz, powiem Ci tak, majeranek, jeżeli będziesz już ucierał, to on nabierze takiego aromatu, wiesz? Już czuć taki mocny aromat. Bo ja to robię też poglądowo, tak? To niech tak będzie, jak jest. Taka jedna łyżeczka majeranku. Maść z witaminą A. Dodajemy. Plus, minus jedna łyżeczka. Proszę bardzo. Dużym plusem jest to, że taka maść może sobie poleżeć. Ucieramy. Wiadomo, to trochę może potrwać. No bo nie ten to... Ucieramy. Fajnie, tak mocno pachnie majerankiem, naprawdę super jest. Taki intensywny zapach. Dobra, ja tak w miarę szybko utarłem do takiej konsystencji. No taka maść wyszła, można oczywiście bardziej to utrzeć. To jest taka jedna niewielka porcja, tak poglądowo zrobione. Taką maść wstawiamy tak na minimum 2 godziny do lodówki. Ona musi jakby się, znaczy musi się przegryźć, nie? Ja wiem, że to może tak wyglądać dość specyficznie, a co, czy taka maść może pomóc? Jasne, że może pomóc, jasne, że pomaga. Ma taki, no, majerankowy zapach, ale też i maść, witamina A się przebija. Słuchaj, taka maść może pomóc i musi zresztą, bo ucierając uwalniasz te wszelkie olejki eteryczne, w końcu też są w suchych właśnie ziołach i możesz smarować pękające pięty, szorstkie, grube czy okolice nosa. Im więcej będziesz ucierać, tym ta maść będzie taka, nie wiem, tu nie widać, w miarę dobrze jest utarta. Banalnie prosty przepis. Naprawdę to nie ma tak, że wiesz, nic innego nie robią po prostu producenci. Podobnie, tylko inne metody pozyskiwania, może to bardziej zmielone czy coś jest, ale tutaj sam sobie dobierasz proporcje. Także myślę, że jest to dobry pomysł na już, na szybko. Mamy taką maść i możemy właśnie dbać o skórę. Możemy również korzystać z dobrodziejstwa majeranku. I myślę, że przepis jest do dodania do ulubionych, tak? Fajnie pachnie, naprawdę. Taki fajny majerankowy zapach. Dobra, ja uciekam. To tylko wstawię do lodówki sobie później. Uciekam. Myślę, że to się przydało. Jak masz pytania, jak najbardziej zadawaj. Po prostu nie ma problemu, trzymamy się razem. Ja lecę, trzymaj się i dobrego dnia. Będzie następny film. Cześć.